Niejednokrotnie na naszym kanale wspominaliśmy o niezwykłych właściwościach cytryn, ale nigdy właściwie nie zastanawialiśmy się nad tym, ile jest ich rodzajów i jakie właściwie oferują nam korzyści. W dzisiejszym filmiku poznają Państwo różnice i zalety czterech najczęstszych typów cytryn. Zgadnij, ile jest gatunków cytryn? A teraz zapauzuj i podaj swój typ w komentarzu. Szacuje się, że na świecie istnieje ponad 100 gatunków cytryn. Zaskoczony? Nie przejmuj się jednak. Dziś skupimy się jedynie na czterech z nich, a są to cytryna zwyczajna odmiany Lisbon, limonka, limetka kwaśna i rang pur. Wiedzieliście jednak, że tylko tę pierwszą cytrynę na naszej liście można uznać za prawdziwą cytrynę? Pozostałe z nich uważane są za limonki, a więc osobny gatunek pochodzący od cytryny. A limonka rang pur jest hybrydą cytryny i mandarynki. Jak wszyscy dobrze wiemy, cytryna jest pełna witaminy C, która wzmacnia nasz układ odpornościowy. Jest w niej również potas, minerał, który zapobiega skurczom. To, czym wymienione wyżej cytryny się od siebie różnią, to bez wątpienia ich kolor, skórka i rozmiar. Ale czy jesteś ciekawy innych właściwości odróżniających je od siebie? Cytryna zwyczajna, inaczej zwana cytryną lizbońską, to ta prawdziwa cytryna, którą możemy kupić w sklepach. Jest z nami na świecie najdłużej, a niektórzy nazywają ją eureka. Jej żółta, bardzo gruba skóra ma wydłużony kształt. Może nie jest tak soczysta jak jej krewniaczki limonki, ale jest za to bardzo kwaśna, dzięki czemu świetnie nadaje się do sosów i nadaje potrawom niepowtarzalny charakter. Druga na naszej liście jest limonka. To mniej kwaśna siostra cytryny, szczególnie popularna w Brazylii. Nie powinieneś mieć jednak problemu ze znalezieniem jej na polskich półkach sklepowych. Limonka jest niezwykle soczysta, idealnie nadaje się do lemoniad i napojów takich jak caipirinha, która jest charakterystycznym brazylijskim drinkiem. Lubisz cytryny? Jeśli tak, koniecznie zostaw lajka i zasubskrybuj nasz kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, a gwarantujemy, że w przyszłości jeszcze nieraz Cię zaskoczymy. Kwaśna limetka. Kwaśna limetka jest znacznie mniejsza, ma cienką, lekko zieloną skórę, która zmienia kolor na żółty, gdy dojrzewa. Jest okrągła i wyjątkowo smaczna, ponieważ nie jest tak kwaśna jak jej poprzedniczki. Dlatego też jest idealna dla tych, którzy krzywią się na samą myśl o klasycznej cytrynie. Często dodaje się jej do produkcji lodów, sosów, napojów, soków, słodyczy oraz jako przyprawę. Limetka rang pur to hybryda cytryny i mandarynki, którą możemy spotkać pod nazwą limonki mandarynkowej lub le mandarin. Ze względu na jej pomarańczowy kolor i nieco słodszy niż jej poprzedniczki smak, możemy pomylić ją z mandarynką. Słyszałeś wcześniej o wszystkich gatunkach, które dziś przedstawiliśmy? Nie wydaje Ci się niezwykłe, że pomimo tego, iż wszystkie wyglądają, a nawet smakują inaczej, to wszystkie oferują te same korzyści? Do niektórych z nich należy zapobieganie zaparciom, stymulowanie mózgu, poprawienie kondycji układu nerwowego, regulacja ciśnienia krwi, pomaganie w leczeniu astmy, zwalczanie chorób układu oddechowego, zapobieganie przeziębienia i redukcja stresu. Teraz, gdy już wiesz więcej o cytrynach, spróbuj sięgnąć po ich inne odmiany i dołącz ten potężny, naturalny składnik do swojej diety. Nie trać czasu i już dziś zacznij korzystać z wszystkich zalet tego niesamowitego owocu cytrusowego. Dzięki za obejrzenie dzisiejszego filmiku. Zajrzyjcie również na nasz kanał Projekt X, gdzie pokazujemy mnóstwo ciekawostek z całego świata. Serdecznie zapraszam do udostępniania, lajkowania i komentowania naszych filmów. Życzę dużo zdrowia i radości. Pozdrawiam!